Panowie, dzisiaj jest świąteczna ekipa, więc co minutę musimy powiedzieć ho, ho, ho w samochodzie. O, dobra. Proszę bardzo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. A ZTS-a poproszę, boczkiem dawaj. O k***de. Oj. Lizaki mamy i światełka i gigachoinkę. O mój Boże. Gigachoinka na giga. Za mocne. O, ale zajebiście. Ale fajne. I Lizaki. Ale kozacko! Ej, fajnie to wszystko wygląda! Fajnie! Ej, dobra, bo jest 7 minut do tego trailera chyba, no nie? Jest 7 minut do trailera! Zajebiście? Lecimy? Evron, sprawdź, czy jest choinka na zakonie, no właśnie chcę to zrobić! O k***a. Nie! O k***a. No do góry! Zapomniałem, że tu się zahacza o tą. Panowie? Nie, bo tyłem zahacza się tutaj o tą zdradziecką lampę. Jest coraz większa szansa na diamentowy miecz. Ej, panowie, za 6 minut chyba coś się dzieje, nie? To jest 55. Ty, a jakbyś na lokalnego poleciał i wylądował? Lecimy na lokalnego, zapraszam. Proszę bardzo. Yo, homie, what's up? Ej, yo, man. Come to my chopa. Chyba nie dolecimy. Ja słyszę o tym silniku. No właśnie. Oj! Nie, dolecimy jeszcze, dolecimy, dolecimy. Dobra. Pula. O, ładna jest ta helka. No, helka jest śliczna. Dobra, hold. Oj. Helkę jakąś. Teraz tylko dobrze wylądować, ja pierdolę. No bo właśnie w tym momencie troszeczkę się silnik zajechał. Nie, w co? Dawaj. Pula. Jest? No i git. I teraz... nic. Ej, nie da się całkowicie tak nic. No, niestety się nie da. Jesteśmy po prostu wysoka klasa. 20.15 będzie, panowie, premiera czegoś. No właśnie, nie, 20.15 strzelam. Ale... Winter season! A, 17 minut. Możemy, czy my to możemy obejrzeć z tym? Ty, a może obejrzymy to w Candy? Ja pier... Przepraszam. Bo ten, bo no nie, jest jakiś pan tutaj w tym, bo on hamuje, bo jest silnik rozdupiony. Ała, co tu cały czas wybucha, ała. Ej, pilocik. Bana na pilotowanie. Bana była! Ja nie mogłem wzlecieć do góry, bo silnik zrobił no. Ej, ale to jest ten koncept, co mówiłem z pierwszego dnia. Co jeżeli on się zatnie, tak jak w samochodzie, i w końcu je w budynek? No. Przepraszam, a wychodzi nas pan może na narządy? Nie no. Czy może nas pan wywieźć na Cayo Perico? Dziękuję, pozdrawiam. O. Magia świąt. Ma o! To, dokładnie. I takim trybem trzeba. I tym akcentem. Na sytuacja. Wiecie, co powiedział ten typ, który mnie tu przywiózł? Co? Dzień dobry. Aż nie, boję się powtarzać. Aż tak. Że mnie ogląda i pozdrawia. Coś takiego. Ale w sensie, że z lornetki. No właśnie. To jest dobre pytanie. Ale spokojnie rozpijmy się na niego. Wydaje się spoko. Patryczku, jedziemy na tego Ilriga? Dobra. Dużo mówisz, Mauro. Znaczy nie, jedziemy po choinkę. Po choinkę? Dobra, ja kupuję w takim razie. Daj mi tego Patryczku GPS-a. Dla jego Patryczku czekam na GPS-a. I kupujemy choinkę. Nie ma problemu. O. Aha. No, przykro mi po prostu. No to pięknie. Gdzie śnieg? Po prostu mi przykro. Aha. Baza. Jingle all the way. O! Śnieży! Zaśnieżyło. Jingle bells, jingle all the way. Aha. Śnieg leży, chłopie, oddajcie śnieg. Jaki Internet Explorer, to nie? To jakieś nowe intro premier, bo to jest na pewno odliczenie. Będziemy w cyberpunku. To premiera YouTube'owa nowa? O kurde, co jest? To jest odliczenie? Halo? Chyba co jest? Jakie odliczanie? Dobra. Razy dwa już poszło. Ja już mam.
Ho! Dobra. Ho! Nie spoiler, no, bo do przodu. System cech postaci! Bankomaty! Narkotyki! Achievementy! Zmiany w więzieniu! Nieruchomości! Górnik! Pojazdy! Karty kolekcjonerskie! Nowe bazy! Zlecenia na busy! A ile tego? To jest? Med! O kurwa, halo? O! 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 Kurwa, ała! O kurwa, halo? Co się wydarzyło? Jak ta reklama Apple'a, kojarzysz tą reklamę Apple'a? No to szybkie było, ty. O kurwa, ty! Co to jest? Panowie, to trzeba na jakimś slow motion normalnie. Dobra, chwila, trzeba przeanalizować. Ogłoszenie Five City Discord? Ja p***ale, jaki wall of text, panowie, na gazecie. Zobaczcie sobie, to trzeba przeczytać. Dobra, to cicho, dobra? Kiedy każdy sobie przeczyta. Co jest, jakiś Five City 3.0? Dobra, witajcie. W tym ogłoszeniu chciałbym pokazać kilka istotnych spraw i zmian, które zostały wprowadzone do zasad gry i regulaminu na naszym serwerze. Po wielu rozmowach z członkami community Five City, zebraniu od was feedbacku na temat tego, jak aktualnie gra się wam na serwerze i waszych sugestiach dotyczących zmian, administracja podjęła kilka kluczowych decyzji i poprawek, które od dzisiaj będą obowiązywać podczas rozgrywki. Very pog. Prosiłabym się dokładnie rozpoznać z ogłoszeniem. Chcielibyśmy wam również podziękować za was czas, który poświęcacie na rozgrywkę na naszym serwerze oraz wszystkie pozytywne emocje, które przynosicie. To dzięki wam Five City funkcjonuje i to wy tworzycie społeczność. Bez was projekt pozostałby tylko w sferze naszych marzeń. Dodatkowo w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym mamy dla was prezent, jakim są duże zmiany na serwerze, które będą trwały przez 3 miesiące. I mamy nadzieję, że pozytywnie wpłyną na waszą rozgrywkę. Zdodano punkt zakazujący graczom odgrywającym policjantów dokonywania napraw jednostek pościgowych w trakcie trwającego pościgu. No i się nie zawiodłem. Pięknie. Zabronione jest naprawianie przez policję pojazdów uczestniczących w pościgu w trakcie trwania u mechanika graczy. Możliwa jest jedynie naprawa poprzez mechanika znajdującego się na komendach. Tak jak zaznaczyliśmy, jest to próba zbalansowania pościgów tak, by były one przyjemne dla obu stron. Wciąż stanowiły wyzwanie, lecz bez negatywnych emocji, które mogłyby wywołać szybkie naprawy u mechanika. Okej, okay, i tak git. Dodaliśmy punkt, który chronić będzie graczy, którzy swoją rozgrywkę skupiają na akcjach roleplay i mocno wcielają się w swoją postać, tworząc ciekawe, unikatowe scenariusze. Zabronione jest piętnowanie i wyśmiewanie graczy w swojej rozgrywce, kierując do odgrywania roleplay i wcielając swoją postać. Każdy gracz serwera powinien mieć na uwadze, że działanie takiej postaci opiera się na ich cechach i unikalnym charakterze, który nie należy mylić z decyzjami i zachowaniami graczy, który kieruje daną postacią. Wprowadziliśmy restrykcje dotyczące revenge kill. Zabójstwo zemsty z angielskiego. No, liczymy, że pozwoli to organizować scenariusze dotyczące napaści i strzelanin między graczami, tak by miały one większe podłoże roleplay i były zaplanowane. Jeżeli inny gracz dokona napaści lub postrzelenia twojej postaci, przemyśl swoje dalsze kroki. Kontynuowanie akcji podczas najszybsze znalezienie napastnika i odegranie się na tym samym nie zawsze jest najlepszym wyjściem. Kładziemy większy nacisk na zgłaszanie przewinień regulaminowych i zakazujemy rozwiązywania takich spraw IC. Zabronione jest, aby gracz, wobec którego złamane zostały zasady regulaminu, rozwiązywał sprawy poprzez działania IC. Serwis, w którym doszło do złamania regulaminu, należy w pierwszej kolejności zakończyć, a następnie przesłać zgłoszenie do supportbota na Discordzie. Wprowadzamy zmiany dotyczące konwojów ze szpitala na komendę. Konwój prowadzony przez policję ze szpitala na teren komendy przysługuje jedynie osobom, które zostały aresztowane podczas najbardziej priorytetowych akcji. W tym momencie jest to bunkier oraz magazyn SGOC, a także jeśli zostały złapane w konsekwencji ich dokonania. To jest czad dobra zmiana. Pomyślicie, że to jest zła zmiana? To jest czad dobra zmiana. Wiecie dlaczego? Bo zaczęło się robić na serwerze coś takiego, że ludzie robią byle co, typu car dealer heist, żeby się i zlutować sobie policję. Więc wiecie, jakieś konwoje itp. są zrobione z jakichś najmniejszych błahostek, bo nie można z***ć policjanta po lud, musisz mieć podłoże IC. Więc ludzie robią najprostszą rzecz typu car dealer albo kasetka i robią konwój, no nie? Celem osób, które dokonują odbicia konwoju, powinno być jak najszybsze uwolnienie osób, które są transportowane w lub odzyskanie łupu, który znajduje się w więźniarce. Celem nie powinna być sama wymiana ognia z policjantami. Dodano nowy punkt dotyczący zasady poszanowania życia. Ja szanuję życie.
notoryczne nieposzanowanie życia lub ignorowanie konsekwencji, jakie mogą przyjąć z wykluczeniem ze społeczności. Ban. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na to, jak ważną zasadą w świecie roleplay jest zasada poszanowania życia. Wiemy, że mocniejsze egzekwowanie tego punktu otworzy wam nowe możliwości na ciekawe scenariusze, a także pozwoli ograniczyć powstające konflikty. Zaostrzyliśmy podejście dotyczące rozpoznawania osób, które są zamaskowane. Aby stać się nierozpoznawalnym, gracz zobowiązany jest w taki sposób zmodyfikować strój i wygląd postaci, by w znaczący sposób różniła się od swojego normalnego wyglądu. Rekomendujemy, aby w sytuacjach, w których twoja postać ma pozostać anonimowa, dokonywać nawet niewielkiej zmiany głosu. Okej. Okay. Ja mam swój głos. Tak. Tak jak powiedzmy, zmiany, która rozwiązuje z wielu sporów, które nie da się wyjaśnić i C. Powoli to uniknąć sytuacji, jedna ze stron nie jest pewna, czy może rozpoznać daną postać. Jasne. Dodano rekomendację dotyczącą interakcji na linii crime-policja. Celem graczy odgrywających przestępców oraz interesy policji powinna być jak najszybsza ucieczka i uniknięcie konsekwencji. Strzelanie powinny być rozwiązaniem ostatecznym, gdy jest to jedyne rozsądne wyjście z danej sytuacji. Zaostrzyliśmy podejście w stosunku do graczy naruszających dobro innych członków community. Jakiekolwiek przejawy toksyczności wobec innych graczy, zachowania i teksty o podłożu seksistowskim, a także zachowania powszechnie nieakceptowalne społecznie, z którym będzie wykluczenie ze społeczności. Zmiany dotyczące rozgrywki. Wracamy do zasady, która obowiązana jest 1-0. Jeżeli podczas akcji hostylnej posiadasz minimum jednego zakładnika, a negocjacje przebiegną pomyślnie, masz zagwarantowany wolny odjazd. A, to wracamy do tej zasady. Ja myślałem, że ona cały czas jest. No ale chyba nigdy nie mieliśmy tak, żebyśmy mieli wolnego odjazdu. Nie, ale wiadomo. Rekomendujemy, aby podczas akcji hostylnych adekwatnie dobierać ilość zakładników do scenariusza. Pamiętajcie, że porywając jedną osobę, ograniczacie jej możliwość rozgrywania własnych scenariuszy. Sugerujemy, aby osobom, które porywacie, również proponować dobrą dawkę roleplayu. Poniżej przedstawiamy listę napadów wraz z rekomendowaną liczbą zakładników. No proszę. Car Dealer 2, Fleka 2-3, Jubiler 2-3, Basebank 3, SGOC 4, Bunkier 4. Car Dealer 7, Fleka 7 i Jubiler 7. Dodatkowo w trzech powyższych napadach udziału nie bierze helikopter policyjny. Konwój zatrzymanych 8 funkcjonariuszy. Ja p***le. It is broken. Bo jak mieliśmy... Ty, mi się wydaje, że jak mieliśmy konwój z SGOC, to 12 osób było na bunkrze. Maze Bank 9, SGOC 9 i Bunkier 9. Już nie ma 12 policjantów na akcji. Nie, 7 było? 7 było, okej, dobra. Czyli na konwój jest jedna osoba więcej, ale na sam napad jest 3 mniej. Naszym głównym celem i misją jest stworzenie projektu takim jest, że jest jedynie najprzyjemniejszej rozgrywki. Rozumiemy, że rozgrywka potrafi być emocjonująca. Najbliższe 3 miesiące będzie wprowadzali wiele zmian gameplayowych. Dobra, no i Pogu. Fajnie. Bully. Drake. Zapraszam, musimy zrobić Oidriga jeszcze przed turniejem Arcade. Tylko musimy mieć Helkę i przeżyć. Więc tak. Wykraftowałeś? Ja wykraftowałem 6 strojów, ale na razie nie mówię jak. Ale generalnie za pomocą... Powiem tak, znaczy mogę powiedzieć tak ogólnikowo, że w instrukcji jest przepis, ale do crafta potrzebujesz instrukcji, która się nie zużywa. A, czyli... Czyli generalnie na... Czyli ktoś musi tak zrobić ten bunkier. Tak. Więc zrobiłem 6. Tak, bo te są, wiesz, jakby mają degrade, no nie? Więc... ale mam 6 z wykraftowanych jakby w tym, na ZS-ie, w kierowniczej. Dobra, panowie, ocenka traileru. Zbisty! Dobra, panowie, bądźcie gotowi, ja lecę po sprzęt. My jesteśmy gotowi. No ja mam wszystko. Macie kamzy, wszystko? Fazma sud, wszystko? Dobra. To jedziemy na ZS-a. Ja biorę swoje rzeczy i jedziemy na Oidriga. Bully na czacie, widzowie, bully na czacie. Dobra, co jest potrzebne na Oidriga? W sumie tylko pas i fazma sud, no nie? Więc wezmę sobie... Ty, kamzy, ty! Wezmę te giga kamzy. Podobno mieliśmy giga unlucky z tym lutem. Więc weźmiemy sobie... Patrzcie, zrobiłem te stroje, Pogu. Tylko chyba się czat muszę trochę inaczej ubrać, no nie? Czy tak, czy świątecznie? Nie no, świątecznie to chyba nie. Jedziemy, widzowie, na Sandy po Helkę. Jak się ślizgam, holy. Halo? Masz już helikopter, czy nie? Nie mam, ktoś musi dać. Bo Rosalia jest to od niej można wziąć. To zadzwoń, dobra, proszę, to ja poczekam na Sandy, dobra? Załóż no. Helikopter, dobra. My ją wyślemy do ciebie, dobra. A my jedziemy radia kupić i wszystko. Dobra. Rosalia Foster, słucha. Witam, Rosalka, potrzebuje Helki. Siema. Przyjedziesz mi dać? I ja nie mogę wyciągać, ale znajdę kogoś, kto wyciągnie. Załatw to. Dobra? Dobra. Błagam o dobry loot z tego Oidriga. Jak powinniśmy dostać 3 rare itemy z tylu skrzynek, a dostaliśmy 0. Ale ładnie! Chociaż teraz ja nie mogę odzobaczyć tego, jak Fortnite jest piękny na tych, wiecie, raytracingach itp. Jezu. Ta gra to wygląda, nie?
Ja nie może wyciągnąć helki, już jesteśmy w drodze, mamy wszystko, wyciągnę helkę i polecimy na Erwin Apostol. Dobra, dobra, dobra. Erwin, o. Witam, no, no, no. Hey, wake up. Jestem, jestem. Siemano! Siema. Dobra, lecimy? Nie, 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 jeszcze polecimy po zlecenie. I które radio? Labo, weź na ręce się zmałem. O, k***wa, radio mi się rozwaliło, nawet nie wiedziałem. Podlecimy jeszcze pod radio, dobra? Podlecimy jeszcze na radio, także zapraszam. Tak, na spokojnie. Mimo najpierw zlecenie, bo jest po drodze, a potem radio. Ja nie chcę, żeby się coś rozwało, bo ja nie wiem, czy my od zlecenia w linii prostej nie musimy. Bo wiesz, jak ja wyjdę z miejsca misji, to mi się anuluje, no nie? To może po prostu weźmy zlecenie i wtedy polecimy, a na razie po radio. O, co mamy teraz? Zlecenie, Erwin? Biorę, biorę. Z pistoletem. Powiem tak, słuchaj, ja nie mogę spiąć. Mam pomysł. No, no, no. Ja was hot dropuję do wody. Puszczasz chłopaków przodem, chłopaki ci czyszczą. I jak wyczyścicie te piętro do helipada, to ja ląduję. No powyżej to jest jeden. Tylko chłop, tak, że nie możemy zrobić manewru, że wlecimy, że wlecimy i wylecę z miejsca zlecenia. To jest chyba tutaj. Ja się hot dropuję z chłopakami, będę się trzymał z tyłu po prostu. No tak. A teraz ja tego Liriga nawet każdy ja ma strój? Tak. Dobra. Ja sobie wziąłem tą kam ze setkę, wiecie, tą z poprzedniego Idriga. To w razie czego sobie po prostu ją na szybko pyknę. A das otworzyć skrzyneczkę. Pewnie, tylko weźmy wszystkie, dobra? Polećmy już na. Polećmy już na event arcade i wtedy otworzymy wszyscy razem, dobra? Każdy będzie miał po równo do otwarcia. Będziemy musieli przebrać jakoś, to dasz nam jakieś ciuchy. Dobra. Pod nami, nie? Dobra, drodzy widzowie, lecimy. Dobra, z oro na boro. Zaraz bym widział. Dobra. Do you see a water? Mówcie, kiedy chcecie hot drop. Od razu, od razu. A mogę imo teraz drop, jest, bo zima jest. Imo teraz jest dobry jest moment. Jest git, póki się nie zagrowały, że tak dobra, powiem. Jezu, ale ja pięknie mówię. Dobra. Nie, 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 musisz lewo, 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 lewo. Ja nie mogę wylecieć poza zlecenie, stary. A jak już wszedłem, to nie mogę uciec. Dobra, skacz, Erwin. Dobra. Dobra, ja podlatuję do góry, dawajcie. Ała! Nie, do mnie, dostaję na drabinie, dostaję mocno na drabinie. A, lewo typ stoję jest na drabinie. Walą do mnie w helce, ja się tyłem zostawiam. My walimy tutaj chłopa przy drabinie. Ledwo stoję, XD. W razie czego, Albert, ja ci rzucę tabletki, ja potem mały też spoko, mam tabletki. Pilnuj mnie, Labo, pilnuj mnie, Labo. Ja wam mogę kolować, gdzie są, mogę wam oblatywać. No dawaj, nie? Tylko widzę was na drabie, dobra. Oj, poczekajcie, bo kurde walą. Jak wejdziecie drabiną, macie gościa na samym końcu po prawej za takimi g***kami. A nie, nie ma gościa, zniknął, nieważne. No i dobra, leży do końca, wyjdziemy. Wasze piętro, te od drabiny jest już, przyczne, są tylko wyżej. Wyżej całe piętro macie clear, są dopiero na next levelu, nie? Dobra, przyjął. Nie. O au, 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 odlatuje kawałek, bo do... No k***wa. Idę na drabiny. Dostałem mocno. Cover. Żeby mi idę? Postał. Chłopaki, piętro macie, tak jak liczę, 7-8. Helipadowe piętro 7-8. Dobra, jeden chyba kolejny leży. Mów, Labo, kiedy mogę podchodzić do lądowania. Dobra, spokojnie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Schodzą na dół do was, schodzą do was na dół. Schodzą na dół. Kolejny leży. Nice. Podbijamy. Ej, dobra, ja mogę chyba podchodzić do lądowania powoli. Tak, 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 dawaj. Labo, podbijamy helipad. Podjeżdżam helipad, ląduję. Przejmujemy helipad. Góra, dostaję. U góry są. Schodzę na dół, założyć kamzę. Walą gdzieś z góry. Chcę zobaczyć seat smaczny. Jak nie dostanę rare dropa żadnego, to ja domagam się od administracji rare dropa. No chyba na tym polega roleplay, góra, tak? Góra, cały czas góra. Żeby dostać item z góry. Refiluję kamzę. W rodach leży. Wchodzę. Idziemy góra, idziemy góra. Na górze, Erwin, nad nami, uważaj, nie jebnijmy się przy tej budzie na górze. Tak, tak, tak. Buda na górze. Buda na górze, idę z karbon, jest w s***nicy. Dobra, oni tu leżą, wszystko. Jesteśmy. Wszystko, wszystko. Dobra. Dobra, zbierajcie skrzynki, ale nie otwierajcie, otworzymy sobie na arcade'zie. Pamiętajcie, łącznie ma być 15 skrzynek. Zgi. Ja idę pomocy! Ja ale dwóch jest u mnie! Idę, idę. No to wszyscy kopium. Chłop zleciał. Witam. Nie mogę czyścić Oilriga na fazmasucie z pierwszego bunkra, co?
cóż jest takie. O Boże, nie mogę rozmawiać teraz, właśnie jestem na robocie. Na Oil Rigu, na Oil Rigu jestem. Będziemy lutować po sobie, ale i tak będzie ten. Lepiej mieć pewność. Wesołego śniegu i szczęśliwego jajka chciałem życzyć na przykład. Tak, tak, dziękuję. Co tam? Pozdrawiam i życzę to. A tak, dzwonię. A jesteś na tym turnieju Arcade? Ej, lejtowo to na jest. Mały żyje? Jest, no, za dwie minuty. Ja. Idź, bo ludzie, którzy się wykruszyli, niektórzy na wakacjach, to na pewno ktoś tam jeszcze ma, wiesz, lota. To idź, czemu nie? No, dobra. A możecie się zapisać? Już nie, już lipa. Nie wiem, to musisz na Arcade'zie. Tak, nie, dobra. Ja zapytam. Nikt z dołu jeszcze nie brał. No nie. Ja tutaj tylko sprawdzam po was, czy wszystko jest zebrane. Chyba są w ogóle w tych samych miejscach, no nie? To sprawnie też idzie. Ta. Ty, jak się wypale i umrę, to skrzynki znikną, nie? Bo zlecenie. Ile mamy? Ja mam trzy. Ja mam jedną. Trzy. Jeden. To pięć łącznie. Pięć. Osiem łącznie. Trzy plus dwa plus jeden. Pięć. Nie usłyszałem. Trzy plus jeden plus jeden. Tutaj wzięte. Obliczenie. Mam cztery. Jeden. To 12. Trzy. Powtórzcie jeszcze raz. Ja jeden, trzy. jedną. To mamy 16. To mamy 16, mamy wszystko. Bierzmy się w jedno miejsce i sprawdźmy za pewnością. Dawajcie helipad. W ogóle mi się strój zepsuł już. Tak? No. Ja mam 50%. Ja mam 50%. Ja mam 0. Jakim prawem? Jakim cudem? Zawsze się zjada 25, no nie? Czyli no, jeden jest na 4 liry. Wiem, bo karbo podlatywo pewnie się zużyło. Czyli to właśnie co ja ci mówiłem, karbo, pamiętasz? Żebyś ze mną nie odleciał za bardzo. No. Tobie się odpalał, a Ulrik i nie odpalał. Dobra, ja chodźcie do helki. Nie, czekaj, połóżcie tutaj, żeby ten, bo w helce każdy będzie. Ja ci w helce dam, chodź, bo ja ją odpalam. Dobra. Daję. Już lecimy. Świetnie. To na 5 kilowatów, ty wszystkich nie udźwigniesz chyba. Czyli mam 12. Ja 4 labo mamy 16. Dobra. O, i zakończono zlecenie z powodu oddalenia się od miejsca zlecenia. A nie, no to daleko. Podlećmy, zczekinujemy się na arcade'zie. Nie wygląda. Albo my po 4, a siwy 0. O. Ty, a właśnie musimy jakiś strój chyba, nie? No to z szafki. To ja mam pomysł. Tak, go. Tak, dokładnie. No. My sobie tu zaparkujemy. Random, no, po ciebie, no. No, my damy radę. Ale boczkiem, pog! Dobra, opening. Nie, czekinujmy się. Najpierw check-in, przebierzmy się i potem, bo i tak będziemy czekać pewnie na mecz, to sobie otworzymy wtedy. Just in time. Cześć, siema, Konrad. Cześć, Konrad. Może na opening. Dzień dobry. Dzień dobry. Wesołych świąt. No i nikt nie odpowiedział. Pierdolni dudziarze, widzicie, widzowie? O tym mówię. Dobra, przebierz się. Oporowiec ze strzeliny, tak? Nie, za bardzo się chyba świecimy, co? Tylko pytanie, jaki? No, nie wiem, a daj jakiś ładny. Bo wiesz co, ja mam takie, na przykład taki. A to chyba za bardzo się świeci, nie? Nie, za bardzo, coś ciemnego. Giga chill? Może być. Giga chill? Myślisz? No. Dobra. Sobie buty swoje weźmiemy i silny już jedzie. Dobra, panowie. Dobra, ja mam 4. No, panik, daj 4. No, to daj 3. Czyli tak. To wyrzuć jedną labo po prostu. No tak. Dobra, czyli tak. Siwy masz. Ja otrzymam nowe zadanie do wykonania. Huch, w jakim sensie? Już ci daję. 3. No spokojnie, proszę bardzo. Okay. Jeszcze 3 dla kogoś. 4, Erwin. I 3. Dobra, i mały. W kółeczku, w kółeczku. Ja to zaczynam, czy siwy? Labo zaczyna, od labo. Czekaj, labo, weźcie tego takie ładniejsze kółko, dobra. I od razu na ziemię, no nie? Żebyśmy mieli podliczenie. Tak. Dobra, wezmę ten strój. Dobra, to ja zacznę, mogę zacząć. Labo, ty, ja. Dobra. Rzucił flesza tutaj, chłopaki. Aha. Ale boogie bomba! Co jest? Fortnite! Ja Will of Fortnite! Boogie bomby? Dobra. Wow. Otwiera się. Dobra, ja otwieram, uwaga. Otwiera się. Ja na końcu będę. Granat dymny, ty k***wo. Kładę. Po jednej każdy, tak? Tak, po jednej, no. Ja kamizelka seta. Dobra. Pendrive, 5. Dobra. Ja kamizelka seta. K***wa, RNG znowu nas. Labo? Okej, a to jest dalej, dobra. Dobra, ja? Kocham koła. Dobra, Tomasz? Kamizelka seta. Czekaj, bo ja miałem więcej, dobra, przy sobie. No, ale generalnie pięknie. Dobra. Granat dymny. Czekaj, Heidi, bo my tu opening robimy? Cześć. Tylko nie przenik, bo... Tactical Suppressor! O, ciekawe, może to jest... Kto teraz? Kto teraz? Młody? Mały.
No a nie, mały dał tłumik, on dał tłumik. A dobra, to teraz ja? Okej, okay, pendrive'kasz. Ja p***e, nie! Suppressor. Extended rifle. O! Dzień extended dobry. Rifle. Odsuj się. Czekaj, żeby odsuj się. Cash. Dobra. O! Tactical suppressor. No jezu. Cash. Ale Tactical suppressor. To co, każdy po 6 penów na łebka. Podział. Tak. Git. Po 6 penów na 5. Wezmę te kamzy. No. Dobra. Ej, z 6 penów mam 30 koła. A ja powiem mam, tak. Cześć, z kim gramy? Z kim gramy? Nie wiem jeszcze. Silne ciuchy ubierz w sumie. Ale grupa easy, widzowie, co jest? Pi***ni warlordowy. Wy jesteście z Action, my jesteśmy z Action 2. Dobra, chodźcie, tam się zapytamy, kiedy meczek i tak dalej. Już się na... Witam, jesteśmy gotowi na mecz. Witam, jesteśmy gotowi na mecz. Grupa B. Ja cię nie... Na konwój byś tak jedno. Sędzią grupa B, kiedy gramy mecz? A przecież przestaniemy 20 baniek za wyjście z grupy naszej? No bo nie wiem. Cześć Grzegorz! Cześć Wigodem! Dobra, rozpoczynam, powodzenia. Good luck. No dawaj. Prejgę, widzowie, lecimy dzisiaj. Wy serio jesteście rozstrzygnięci czy nie? Nie. Nie, silny tryhard. Ja prawo. Tak. Nie, no stary, dawaj wszystkie. Round one. Thanks. I'm glad you came along. Siema. Aha, jeden nabój. Co? Ty, ona dostała i nie dostała. Thanks. O kurwa. No to jest kampienie, halo. Nice. Dobra, gituwa. Good job. Thanks. A ja dostałem i dostałem, no. Jeszcze jeden tu był. Za chłop się wstrzymał. No nie. Nice, panowie. Zrobimy z Karbim, po prostu do lewej, a ty trzymaj prawą. Dobra. No i Karbim. Oj. Ale jestem g***nem. Dobra. Czy ja? Ty o, chyba nie? Nie, to ja! Ja myślałem, że... Dura. Chłop mnie raszuje. Thanks. Nice! GG. GG. Tak. I'm glad you came along. Kampią polis. Albo wszyscy wyszli lewą. Nice. Widziałem typa. Albo nie? Może to był pilar. Strzelał w karbonarę i zginął. No nie, to jest klasik, widzowie. O wygrałem. Ty, ja zginąłem, bo strzelałem w ciebie. Dobra, widzowie, czas na taktykę ewrońską. Patrz to. Wypyrkani. Ej, tam z góry widać główki, jak kampią na tym swoim mieście. Dobra. Obserwuję cię, Erwon Kappa. A disek? Kurwa. No, czad, moja wina. Jakbym trafił. Oni kampią. Oni też nie wychodzą z respy. Nie, stoimy na respie. Dobra, stoimy na respie. Kurwa mać. Mamy to! Zakaz kampienia, też team nie wychodzi z respa. Dobra. Po prawo. Ej, Heidi! Teraz się rozwalam. Okej, spróbuj. Dobra, panowie, wychodzę na takiego rasza, że to jest... Mapa miała być. Dobra, no chujmy na tej rematch, na tej samej. Góra. S. Woo! Round two.
Dojazd, oni dojazd! Oni na respie, jak dobiegą, no. Tak. Sadge. Kubok jak mi wyjebał, ała! Patrzcie, wszyscy chyba prawą polecimy. Dobra, go prawą, rasz prawą. Chyba to, żem ruszył. Rasz kopium. Patrz, widzu, co robię. Patrzcie, widzę, co robię. Widzieliście? Pog. Widzieliście mi poszło. O, o k***a. O k***a. Jest wchodzone. Słyszał. Nice. O k***a. Co jest k***a, dobra. Nice. Aha. Siemango. Powiem tak, ten mecz niezbyt dla mnie. O k***a. Ty, oni dostają po sobie i nie g***ą, jak? O k***a. Remis. Dobra. Sadge. Mad za zero. Heidi versus Kerbo. O! Dawaj, Heidi! Nice! Omega lul! GG. Ej, Fabian, tak lubisz podrobinę? Jeszcze jedna osoba z doju. O, dziękuję, też mam prezent. 3, 2, 1. Wyniłem śnieżkę na granat dymny, tak. Dobra, rób. Daj już się mamuś na górę, bo on tam... Ja idę na górę, ja po mamuszę. Ale nie było źle silny, co? No nie, no git. Dobra. Co jest, k***a? Ty nie wiem, ja jestem... Fitek na klaczu. Na klaczu. Lewo ma tam dwóch, się wystraszyłem. O. Trzeba przestraszyć oponenta, widzowie. Widzisz, że ja biegam na shifcie. Nic nie słyszę, mad. Dziękuję bardzo, Filip Gus. S. Good work, good work. Nara. Nyare. SG. A to gramy best of 3, czy jak? Tak, best of 3. A to co to jest, ćwierćfinał? Best of 3. Przyjmij nam najpierw rewolwery, potem sztucer i potem rewolwer. Dobra, go. Ładujemy, panowie, te bez oporu! Jedziemy z nimi! Odpal se kit from the blog od Luciano i lecimy. Lecimy. Niestety, nie widziałem przeciwnika. Nie mogę zrolować. Nie wiem, ja nie widziałem chłopak, nie zabił, więc niestety, unlucky. Clapped by niewidzialny. Tak, bo ja, moja postać musi puścić i musi sobie zrobić krok. Ona nie może celować i zrobić. Ja. Spoko, to co, bunkierek? Na muszkiety ich robimy. Dobra. Fajnie, znowu umieram po prostu losowo. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. Pewnie, pewnie. Po prostu nagle pop! Honorową! Mam honorową! Nice! Ja teraz nic nie mogę trafić, stary. Rushuję, widzowie. Odpalaj temu... Odpalaj muszkiety, odpalaj muszkiety, odpalaj muszkiety, odpalaj muszkiety. Ja robię. Lecimy, nie śpimy.
Dobra, teraz czat, robię Ace'a. Proszę bardzo. Krzyczcie po każdym killu, trzeba ich psychicznie. Dobra. World of Warcraft inaczej się IBM-em celuje. Spokojnie, panowie, spokojnie. To jest nasza gra. Kopium. Co jest, k***a, sędzia? Dobrze. Cały mój team już leży, tak? Sędzia pojawia na środku. No i z tym sędzią, ta wale do sędziego. Co, sędzie chcesz z***ać? Patrz. O k***a, tak. Najajaj, a tych muszkietów nie słychać w ogóle. Nice, jeden się, się, jedziemy. Widzowie, nie wiem. O, Jedziemy. I to nie jest w niego, tak? Dobra. Zostaw, proszę, zostaw! No k***wa. Nie wiem, ja nie słyszę dźwięku, ja nie wiem skąd do mnie strzelają, bo to jest niemy dźwięk. No. No to bunkierek. Sadgi. GG. Nie, czy przegraliśmy? Tak. GG w takim razie. Ale bez gracze chyba, Erwin. No to... My z 2-0 przegraliśmy. 2-0 przegraliśmy. A, no to my jeszcze gramy z JMS-em teraz. Dobra. Teraz na możliwość. To dzwońcie do nas w razie czego. Dobra. Dobra. Co teraz robimy? Banker. Bo nie mamy już. Bo nie mamy. O, to prawda. Wyjścia z grup. Dobra, panowie, czy wy możecie ogarnąć furę i zakładników? Ja pojadę po choinkę. Tak, tylko wysadź nas na jakimś parkingu. Na burgerze cię nas wysadź. Dobra. Dobra, ogarnijcie szybko, jadę po tą choinkę. Tak, senior, hola, hola. Where is choinka? You have GPS on SMS, my friend. Thanks, I'm picking it up. Don't worry, I take a car because you know we must przetransportować Christmas tree. Yes, don't worry. No już jadę, poczekaj. Ty jedziesz do swojego GPS-a? No nie, no GPS-a wysłałem, a potrzebowałem samochód załatwić, już jadę do siebie. Patryk, ty się prosisz już o... Już jestem, nie... Ja tu marznę. Macie zakładników i wszystko? Tak. Dobra, tak. To daj mi... chwilę. Tylko odbiorę choinkę z Patrykiem. Ja p***ole. No kurwa, choinka trzeba przetransportować. Dobra, gdzie ta choinka? Dawaj to drzewo, Patryk. Tą chcesz, czy może chcesz tą? Szczerze, ta wygląda lepiej, dawaj. No to czekaj. Dawaj. No tu. No co ty robisz, tak mów, co ty nie się zrobisz, no nie, nie odpalaj się, lecimy. Dawaj, pieknie, ale co ty robisz? No czekaj, mi świecisz, nie widzę nic przez te chaszcze. Nie wiem, tato. Mówiłem ci, żebyśmy pograli razem. Tato, jakieś... Co ty robisz? Piłę ty, to jest bardzo dobra. Leci! Pam! To czekaj, bo to ja muszę zaznaczyć mazakiem. Zaznacz mazakiem. Zaznaczam mazakiem. Krzyczkarz, prawdziwy krzyczkarz. Dawaj do opony. Tutaj dajesz, wiesz, wkładasz do opony pod przód. No. Dawaj tył. Zyt. Dobra. Turlamy ją. I teraz ją turlamy, halo? Sklejmowałeś bunker, czy ja mam jechać? Nie, jedź. Dawaj, o. Chciałbym, dobra, żebyś wiedział, jak bardzo... Ten pojazd jest piękny u mnie. Dobra? Dawaj. Dobra. No to za jakąś kolędę. Dzieci to zawieź w ogóle. Na ZS-a. No to witam. Jedziemy. Gdzie jesteście? Jadę z choinką na... zadzwoń do Karbiego i ogarnij z nim zakładników ITP. My dobra. Ogarniamy z Patrykiem choinkę. Dobra? Dobra. Pamiętam jak w 20 Petwillem tak... O, pięknie. Lecimy. Jakieś polskie? Nie znam polskiego. Ja też.
Powiem ci, Patryk, że to jest życie. To jest życie. Patrz to, słuchaj tego, tłumacza sobie włącz na polski. Dobra. Na ZS-a. Do tej ciszy głos się rozchodzi. To śpiewaj. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie. Do ZS-a zabierajcie. Witać pana z wielkiej radości. Czy ten radiowóz wie, że to my? No. Czy on nas eskortuje, czy nas FTS-uje? Mu dali, a witająca wołali. Patryczku, wniesz ich. Nie masz jaj. Z drogi Mikołaj jedzie, tak? Patryk Harris, Knuckles Erwin. Dziękuję. I w lewo, Patryczku, i tu w lewo. Co ty w ogóle, człowieku, jak ja jestem przecież Bobby Aleksander. Aktualnie eskortuję choinkę, szefie. Ale jestem ranger... Nie no, ale musiałem ranger... Jestem rangerem, szefie, musiałem dać zgodę wycinki lasu, tak? No dobra, to podjadę. Czy szefostwo może troszeczkę świąt w sercu mieć? No nie no, do biura muszę iść po tej akcji. Naprawdę? No. Patryczku. No jest jak jest. Ci zostawię ci coś w schowku. No dobra. Proszę. O! Dzięki. Jak będzie problem, to rzuć to w tych. To jest tak zwana boogie bomba. Jedź, Patryczku. Wiesz co, Patryczku, lepiej żebyś nie dawał jej na ZS-a. Podwieź mnie pod legendary i zostaw ją na komendzie, tą choinkę. Może rozgrzeje to zimne serca szefostwa. Witam. Zapraszam szybkiego. Daj mnie kulę. Daj mnie kulę. Kula dla pana. Kula daje fula. Już. Dobra. To chodź ze mną, będziesz mi zapisywał rzeczy, dobra? Zapisywał? Mhm. Tak. 1.12 w razie czego. Teraz możemy pójść po sekwencję. To już chyba kolejność dowolna jest. Evronlove. Dzień dobry. Mogę tak nie biec szybko. Dobra. Eluwina! Tak każdy Eluwina. Dzień się tu zaczyna. Ty, ale po co jest w sumie ta data? No właśnie... To jest może mem, no. To jest może mem, no. To może być easter egg, no. E... Ja robię silny spadające literki. J... H... Jakie spadające literki? A, te. Cyferki. Dobra. Dobra, chodźmy. Ty, a kto negocjuje? Kamil. Rekord. A, Kamil, Jezu, myślałem, że my w czwórkę robimy. Mieliśmy, to Kamila wzięliśmy. Pewnie, Kamilek jak najbardziej. Ciekawe, czy ten przepis wypadnie, no nie? Jestem ciekaw, czy ten przepis na stroje był, wiesz, nagrodą. Mimo przepis byłby fajny, jakby był jednorazowy, a stroje teraz za każdym razem. Ten, paczki narzędzi, zanim zaczniesz paczka robić. Paczka narzędzi. Dobra, a, czekaj, bo jeszcze muszę po karteczki, tak, po karteczki. Karteczki, No. Ej, o parach zapomnieliśmy, chodź! Jak o parach? No przecież pika nam... Ja p***le, bez kitu, co jest? Spido tak mówi, ej, a czemu on robi to bez wyłączenia zabezpieczeń? Dobra, co my tu mamy? PU, mamy... PU. Pu. Tutaj jest PU i... I W3. Czwarty i szósty rząd. Czwarty i szósty rząd W3. Czwarty i szósty. Obok PU masz. Dobra. PU. Dobra. Teraz te pary. 3P. 3P. 4. 2. Dobra, idę zrobić. Teraz minigierka, w której jestem najsilniejszy. Porwalo. Ale pattern mam, ja Lewo, prawo. To z czego my craftowaliśmy broń? Zrobiłem, poszło. Ja też zrobiłem. W tym samym momencie. Unlucky. 1, 12. Trochę daleko jestem. Dobra, szybkie strzałki. Witam. Troszeczkę sobie na dół zjedziemy. No insane. A mogłeś mówić, bo ja mam dwa. Dobra, gituwa. Myślałem, że masz. Dobra, teraz prund. Prund. Dobra. No, tam to trochę było jazdy. Ej, my dzisiaj nie zrobimy już Eldriga, nie? Jutro dopiero. Nie, dzisiaj nie. Bo to jest zawsze jeden więcej, nie? Ja jestem ciekaw, co z tymi informacjami o tym kostiumie, nie? Kombinezonie. Rano, jak teraz ja będą drugie, to jedne możemy sprzedać, nie? A no ta... No k***wa mać.
Dobra. No to straight to the thing. No dysk trzeba jeszcze włożyć, panowie. Mały safe musielibyśmy mieć jeszcze te rakiety. Rocket. Na razie eksperymentalnie robimy. Zobaczymy, co w ogóle będzie w safe. A mi się ten hack, co jest na safe, kojarzy, że była gierka kiedyś taka na wyspie gier, czy na czymś tak. Za pierwszym, za pierwszym. Ta kulka była, ale to mi się kojarzyć tylko może. Były takie gry, za że pierwszym. Na przykład odbijałeś to... Mi się wydaje, że na wyspie gier takie coś było. Oj, teraz się otworzył ten teraz coś. Się otworzył. Zawsze się otwierał. Rush do lewej, żeby sprawdzić ten. Dobra. Tutaj, dawaj. Znaczy, czy blueprint jest? No, jest instrukcja. I sześć kurwa. Tych strojów. Dobra, no i tak długo nikt nie zrobi bunkru, bo muszę kupić od nas informacje. Są paczki. O kurwa! Ty no. 200k dostałem teraz. No to git. Ale przecież dostałem 800. To chuj właśnie stary. No ja... 200k przez endy jest 300, jak nie więcej. I oil rig pass, no no. Jeden oil rig pass, co? Co? Ty jeden oil rig pass dostałem, no joke. Co ty gadasz? No. 200k i jeden oil rig pass. Czekaj. Ty, ciekawe no. Czy jest range od 1 do 3? Albo po prostu za pierwszy raz było tylko 3. Prototypy zbierz, Erwin, jeszcze. Dobra. Ty, a wiadomo, gdzie sprzedaje się tą rakietę i tak dalej, czy nie? Rakietę się wymienia, żeby przejść dalej. Albo sprzedajesz ją na tym. Czekaj, wezmę te skrzynki. Matematycznie tym... No, ej. Jeżeli jest oil rig pass, musi ci dać jakoś bardzo dużo, nie? Ale oil rig pass się nie zwraca. Mamy walizy, no? Ja wiem. Na 6 się nie zwraca. Się. Czekaj, z dzisiejszego mieliśmy ile? 200 koła ponad w cashu? D, 250 nawet. Plus a ty nie możesz patrzeć na to, na ile osób się zwraca, na ile nie. Ty patrzysz na to, że 6 to jest jako ekipa zawsze. No tak, patrzę na to, że ile kasy trzeba, dzielę na 6 ile zwraca. Czego? Ty dzwoniłeś. Nie ja dzwoniłem. Czego? Jakie były te crafty? A, szkoda, że nie mamy na rakietę. Już na te rzeczy nie mamy... Nie mamy rzeczy. Na te rzeczy nie mamy rzeczy. No, na te rzeczy nie mamy rzeczy. Dobra, możemy wychodzić. Kurwa, jeden tak oil pass, to powiem ci, nie, że ciężko. Mało. Powinno być 3 mimo wszystko. Szkoda, że ta instrukcja a leci. Dostałeś? Ta, 6 strojów i instrukcję. Siema. No bo zanim oni zhakują, zanim no, coś tam. Zielone, dobra. Ja cię kręcę, jak szybko. Zielone! Imagine policja musi zrobić haki, żeby mi się jednostki rozstawiły. Jak tego nie zrobią, nie jadą w pościgu. Łekar, dziękuję bardzo za 4 miesiące. O Jezu. Ale jest śnieg. Freezing temperature. Giga przewaga. Interwały jakieś. Brak kolczatek, kilka interwały 1-4. Ja bym zrozumiał o tym, że Nitro ma bana na YouTubie. Ale minutę lata 4 stoi. Unlucky for this guy. Generalnie my nie mamy pościgu już, nie? Mamy. Jest daleko. Jest giga daleko. Git ta dapsa na siebie, bo git jest. Myślałem, że będzie gorzej. Już? Helka. Helka. Puścigu, helka? Ja p***arby, to zrobisz takie manewry jak speedo statyną z R8. Yeah. No i co, i uciekłem. Widzicie helkę? Tak, jest na nas. No po prostu. Okay. Była na nas. Na idrę musi działać, sprawdzałem jest przed streamem. Nie widzę go p***a mad. Ja widzę. To najgorsze tej helki nie widać jako tako z auto, no? A, ten śnieg jest ciężki. Jak był trochę pikantny. Bo to był śnieg z serem, wiesz? Dlatego żółty. Wow. Nie no, czego... wow silny, wow. Znowu do tego nawiązujesz, to będziemy prześladować, czy o co ci chodzi? Czy ja ciebie będę prześladował? No właśnie, dobra. Naprawdę dobra. Ta helka nas nie widzi jakoś pod kątem? Nie. No nie, no by to już byli. Słychać helkę po prawej. I oni za inną białą tapstą jadą, zobacz, prosto się... No. Jeszcze nie widzę. Widzi. Aj! Ale prawie tak dobrze było. O, jak skok, ty! Oho, chyba kot czerwony będzie za ten skok, wiesz? Ja przepraszam, panie władzo! Ale dobrego baita, puściłeś drugą białą dapstę, żeby się rzucili za nią. No tak, to moi agenci byli, wiesz? To była grupa mocno wywiadowcza. Ty nic nie widać przez tą mgłę. Jaką mgłę? Każdy ma inną pogodę, mam wrażenie. Okay. Ale ja widzę mgłę, ale jest git. Jak, no troszeczkę proszę, no panowie, bez przesady. Panowie, no chyba nie jesteśmy z cukru zrobieni, tak? Trochę popruszy i przystanie. Oj. Zrób po prostu tak się f***ić. Cześć, a.
Ronaldo coś robi. O k***. O k***. Ale ten crawler musi być mocny teraz. Ja tutaj już są. Przesiadka! Dookoła jeżdżą ciągle. Tylko helka jest. Gdy będzie helikopter, znowu tych ch**y śmigło. Ale interwały jakieś, nie? Mają być. Rekrut. Jeszcze nie wjechali za nami. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Co jest? Może akurat są interwały. 4 minuty lata. Akurat interwał jest. Widzicie helkę gdzieś? Może. Damy tu parking, o. Ty, chyba trafiliśmy no joke na interwał, bo mogliby nas sobie jechać 5 razy, nie? A teraz powinno siedzieć. Gdyby nie byli nudziarzami i wjechali, to by nas mieli. No tak, oni nie ale się bali wjechać po schodu. Podział w schowku. Jeszcze dla Kamila. Kamil, weź sobie. A dla kogo jest to część VIP? Ja to bym Kamila nawet do nas za tabletu kiedyś wziął. Możemy. Kamilku. Jeszcze okres próbny. Nie, nie, dawaj, nie, dawaj. Próbny. Okres próbny. Nie, bo przestanie zakładników szukać. Robota. Dawaj na ten, na ten parking, no. Dobra, robota. Karbi. Jak śmierdzić po schodach, to mogę. No, ja myślałem, że jutro chyba już nie będzie śniegu, nie? Bo to zawsze było na Mikołajkę, a potem święta. Nie, rok temu było na cały miesiąc. Nie, rok temu był przecież prawie cały miesiąc. No nie ma, był na cały miesiąc, naprawdę? Tak, tak, przecież się były na święcenia i wszystko. Do 2 stycznia. Przecież my robimy pacyfiki ze śniegiem. O, no przed nami... No nie! Yeah. Nie widziałem go, śnieg! Jedź, no, no, jedź prosto, jedź prosto. Znikamy mu. Znikamy. Oka. Biała nie widzi. Nie widzi, dobra. Git. A bo widział. Widział, jeszcze jedź tu. Ja p***ole. Wiel, mat. Może się rozbieramy i udaje... A nie, mają blachy tak. O my tu polecimy. Nie, no zaszedł, trzymam się. Fox slide. Pog slide. Jedzie, widzi nas, ja widzi. Ale... Tak powiesz, jeszcze jedzie. Wracam do niego. Ej, on pomyśli, że skręcimy, proszę, powiedzcie, że pomyśli, że skręcimy. Walimy prosto, na opór. Widział. Widzi. Pytanie. Mogę wyhamować. Tutaj do tego parkingu, co się wjeżdża. Albo o. Do prawej. On nawet nie widział tego manewru, bo on wypadł z drogi całkiem. Widzi. Albo nie? No nie. Nie, cicho? Helka jest nad nami. Słychać helkę nad nami. Nie wiem, z tej helki to bym naprawdę, nie wiem... Wyprzytulał. Chłop się dymi. Dobra, jedź po prostu full... Helka. Helka mad! Bez helki to już by było 3 razy popa. No. No to wracamy do jeżdżenia po schodach. My pepty popter. Ale... Czy oni się gubią na tych porach? Ale szkoda, że się nie da... Policjantom tego, kurczę, jak mamy taką przewagę, rozstawiasz na takich torach i jedziesz dalej. O, nie, to było za mocne i zawsze jesteś przed policją, żeby rzucić. I ona, helka jest na interwale chyba, bo ona pojechała, oni cześć, pojechali w lewo. Tam. Tak, nie. Jest na nie, no. Nie, czy nie ma? Nie. Idź sobie stąd, odjedź stąd. Daj, helka. Helka jest? Helka ma interwał, tak. Helka powinna siedzieć, powinna siedzieć. Helka siedzi, no. Bez debaty był w takich sytuacjach, bo helka zawsze może wrócić przed czasem. A bo stwierdzam... Nie pojechał, nie pojechał! Lubiliśmy. Dawaj z ZZS-a, od razu. Co ci się o co chodzi w tych pościgach? Nie wiem, póki helka ma interwał, to dawaj na ZZS-a. Widział. Nie! No tu już nie zobaczy. Nie widzi. On nie, to nie zdąży wyjechać, on się wynurzył z tego tunelu na chwilę. Co? Helki nie widzę nigdzie. Ona wstaje teraz. Musimy fastem, póki nas nie widzi. No. Powodzenia!